Siema, siema, hejka. Jedziemy plastiki robić. Do CB 500. Siema. CB 500. Nie ma czasu. Nagła przemiana. Nie. Dobra, ja jeszcze pomagam. Działaj, ciężarówka. Kluczyki. Miało być sprzątanie, a jest wywożenie. Kłada. Kładomania. Kładomania. Płoja. Plastik byś urwał. Ale to jest krowa ciężka. Ja wyjeżdżam. Szybka akcja to połowa sukcesu. Akcja! Dawaj szybko, biegnij do miejsca! My za chwilę wejdziemy na miejsce. Tak. Go, 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 jak w wojsku. Szybko kłada robić i na miastownię, Tomek. Tomek, a ja po tobie będę mógł pojeździć? Dobra. Po nocy też będziemy jeździć? Chyba jest kolejny zarażony. Kto? Kolega ode mnie z pracy. Nie wywal w coś. Zwłaszcza w to coś, to moje. Właśnie CB5 doczekała się naprawy plastików. Tomek, akurat deszcz pada, to jak znalazł, nie? Taka jazda po miastowni, nie? Chyba, a powiedz co u ciebie? A wszystko dobrze. Lekcje nie lubię zdalnych. Nie? Nie lubisz? To wolę normalnie iść. Normalnie, nie? A kto patrz lubi? Patrz tam, zdalnych? Ile leci. Czego? Ptaków. O ja. Atakowały nas, nie? No, atakowały, patrz tu ile. To są gawrony chyba, nie? Ale zobacz, ile tych ptactwa jest. A zobacz tam, ty! Zobacz, całe pole. Ty, ja pierdzielę. Zobacz, co to się dzieje. Skąd one się wzięły? Nie, no ja jeszcze tyle ptaków to nie widziałem. To co, zima idzie, czy jak? O, ale byś go walnął, ty. Trzeba zwolnić, patrz, bo cię będzie wyprzedzał zaraz. To już tu? Felgen Spa, Detailing Shop. Ja tu ciągle na kole przejeżdżałem i part nie wiedziałem. Uważaj, Kuba, błoto! Szybko, szybko! Idzie CB500. Odpalam tus. Bączek! Da radę, ale dla mnie to jest męka, bo ja będę musiał od spodu. Nie wszędzie dojdę. Aha. Gdzie pan tu jest mocowanie, ten plastik od kierunku tu trzeba też to wzmocnić, żeby nie było lipy. Czyli akumulator i wszystko trzeba wyciągać. Co, zostawiamy go? Nie, no i rozbierzemy się. Jeszcze będziemy jechać rozbierać? To niepotrzebnie przyjechaliśmy. No to co, no zabieramy, to już dzisiaj nie załatwimy. Myślisz, że tak szybko rozbierzesz? No to dobra. To... Do piątej na pewno jestem, może i dłużej. Tak dobra. Żeby... A kiedy odbiór by był? Może jutro by mi się to udało zrobić. No wtedy dobra, to lecimy rozkręcać. No to możesz bączki tu walić teraz. Nie, bo popękaj jeszcze bardziej. No, jest takie ryzyko. Cały Tomek znowu coś wymyślił. Deszcz leje, my wracamy na warsztat rozkręcać. Ale se pojechaliśmy? Tak wyszło, no niestety. Czasem tak bywa. Nie uważaj, bo on będzie latał, a na biegu zostawiłeś? No to chociaż. A jakie różnice są między CB500 a Raptorem? Tomek, ty coś mojemu Raptorowi przywaliłeś kiedykolwiek? Nie, Raptor nie. Nie przywalałeś w ogóle? A za to CB500 tu przywala. Domaga się jazdy chyba. To powoli. Moment. Ono jeździ za mocno. Ten model. Różnica między CB500 a Raptorem. Moim zdaniem skromnym to jest taka, że Raptor jest bardzo mocny z dołu i wymiata na przykład takie CB500, ale podejrzewam, że ma dłuższe biegi CB500 i przy dłuższej jeździe... Co ten robi? Ten tatar... A ty co zrobiłeś? Mówię, nie był jednak zapięty. Wiedziałem, że nie ma biegu. Może byśmy sobie takie ten... Spawanie plastików. Czyli ale kto łamie teraz plastiki, nie? To już pecha trzeba mieć naprawdę, żeby plastik połamać. Wyjedzie? Wyjedzie, idiota, mówiłem. Ja pierdzielę, co za... Ale jak to się będzie miało Raptor MT-07 a CB500, to dopiero zobaczycie, jak będziemy robić zawody z Tomkiem. Prawda, Tomek?
A takie zawody na pewno będziemy robić. I z Kajo może, nie? Będziesz się ze mną brał? No. Dobra. Gdzie ten dynks? Jeden klucz ci starczy? Wszystko jednym kluczem. To się ściąga, tak? Patrz, już ci udogodniłem. Odpina akumulator. Nie, może całego go wyciągniemy. Patrz, zobacz, co się dzieje. Normalnie, jaka hamba. Ale jakie wielkie. No. Wow. No. A jakie ciężkie. Patrz, ty, 5 minut i mamy zrobione. Tyle wykręcania, nawet niby miało być. Eo, 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 eo. Gościu się zdziwi. Powie, ty, no, przed chwilą byli i znowu są. Tak, już tylko chwila nas dzieli od rozkręcenia obudowy. Tomek dzielnie tutaj pracuje. My mu pomagamy, ale mentalnie. Wie, o co chodzi. W końcu jego kład. Jutro odbieramy, zakładamy i jazda na miasto. Co nie możesz, to nogą, Tomek. No, jednak nie idzie to tak prosto w Lucky Starze. Jest trochę tych śrubek. Ile chyba? Nie wiem, ponad 10 albo lepiej. Trudne miejsca dostępu, no ale jakoś tam dajemy radę, zaraz rozbieramy i będziemy mieli finał, czyli zawozimy do spawania. Gościu nam zaproponował jeszcze malowanie, ale nie będziemy malować, bo po prostu przychodzi okleina. Jest pewien, idzie w zaparte. Tomek, a jeszcze tu patrz, trzyma ci chyba coś. Dobra, ja ci nawet będę to dociągał. No popatrz. A dali podwójne zabezpieczenie. No jest. Tomek, a takim byś dał radę pojechać? Siema, hejos. Zaraz przyjedzie Klaudia. Lecimy odebrać plastiki dla Tomka. Powiem wam coś w oczekiwaniu na Klaudię i Kubę, zanim pojedziemy po plastiki. Powiem wam o Raptorze. Raptor dopiero będzie koło 15 do odbioru. W poniedziałek, czyli 10 idą elementy do malowania. Tu wam powiem ciekawostkę, że nerf bary też będę malował, czyli rama do malowania i nerf bary. No warto, no jak już jest rozebrane, no to trzeba skorzystać z tego. Być może, że nie będą schodziły z nerf barów, znaczy farba, że nie będzie schodziła. Mam taką nadzieję. No, dużo sprzętach widziałem po prostu pomalowane i raczej nie widziałem, żeby tam schodziło. Jeżeli to jest porządnie zrobione, no to powinno być ok. Jeżeli chodzi o licznik, no to licznik, który kupiłem, się okazał niedobry. Muszę go oddać, dostanę zwrot kasy prawdopodobnie. No i będę musiał kupić kolejny drugi. Czyli no też jestem bardzo niecierpliwy, już nie mogę doczekać tego Raptora, kiedy w końcu będę go miał, kiedy wyjadę. Jeny, no jak go tylko odbiorę, to będę od rana do wieczora jeździł i odcinki chyba co godzinę będę wstawiał nowe. No, to wszystko. Czekam na Klaudię. See you tymczasem. O, Klaudia, siema. Siema. Siema, Kuba. Masz kasę, Klaudia? Mam. Dzień dobry. Dzień dobry, my tu odbiór plastików. Pięknie. Położę ten od spodu, to jest to, co mówiłem, inaczej bym nie doszedł, nie? No. Ale było popękane tyle, to ja myślałem w niektórych miejscach, że to była farba pęknięta, a to było pęknięcie normalnie plastiku. Mm-hmm. Tu to się rozchodziło tak w 4 miejsca, nie? Takie popękania były. Dzięki! Do widzenia! Czekaj, Kuba, żeby się złamał, to zaraz będziemy znowu spawać. Bagażnik, Klaudia, mamy bagażnik! W Fordzie! Ja na pieszo pójdę. Patrz, zobacz jak to wchodzi, zobacz. Dobra, zamykaj mnie. Wiesz co, by było wszystko dobrze, Kuba, ale tak czasami jak mama hamuje, to czołem pukam o ten plastik. Jak normalnie, nie wiem. Daj. Czekaj, jeszcze nie mamy, czekaj. Jeszcze nie. No. I mamy kłada, i resztę sobie Tomek tam już dokoptuje, nie? No. Dawia, a kiedy ty pierwsza jazda tym? Jest, wszystko gra i buczy. Jutro upalamy. Dzisiaj już nie będziemy upalać, bo jest ciemno, ale jutro Tomek przyjeżdża, to ja pierw lecę, nie, przyjeżdżamy, pomagam Tomkowi właśnie założyć te plastiki, bujam się na miasto na pół godziny. Kuba, ty też? Ja nie mam lekcji. Ale tata będzie jechał, a gdzie ty będziesz jechał? Tata jedzie. Tata po ulicy będzie jeździł. Właśnie o to chodzi, że Tomek wziął sobie urlop, żeby... Co? Pojeździć. Kładem. Jaki urlop? Jutro święto. Taki urlop sobie wziął i gra gitara. No to zagonić do roboty. No, zawsze można go zagonić do roboty. No ale w każdym bądź razie jutro latamy, jutro vloga wam nakręcę. Jakiegoś, nie wiem, ale jakiegoś na pewno. Nie, Kuba? No. A my się widzimy co? W sobotę na miejscówkę latamy. No.
Tak jest. No. To nara, hejos. Nara, hejos. Trzymaj się. I nara. Hejos. Hejos, nara. Nara. Nara.